Dla armaty i pocisku po wystrzale stosujemy zasadę zachowania pędu. Wartość pędu armaty po wystrzale jest równa wartości pędu pocisku po wystrzale. Ponieważ jest w zadaniu mowa o energiach kinetycznych armaty i pocisku, napiszmy te dwa wzory, gdzie V duże to prędkość armaty po wystrzale, a V małe to prędkość pocisku po wystrzale. Te trzy równania nam wystarczą. Proponuję podzielić przez siebie równanie drugie i trzecie. Otrzymujemy z lewej strony stosunek energii kinetycznych, a z prawej takie dwa stosunki. Wyznaczamy stąd poszukiwaną energię kinetyczną armaty. Z prawej strony nie znamy tylko stosunku prędkości, ale stosunek prędkości możemy wziąć z zasady zachowania pędu. Wyznaczamy go. Jest on równy odwrotnemu stosunkowi mas. Wstawiamy stosunek mas zamiast stosunek prędkości i otrzymujemy możliwość uproszczenia, bo zobacz. W liczniku będziemy mieli m małe w kwadracie, uprości się z m małe w mianowniku. Będziemy mieli m duże w kwadracie w mianowniku, uprości się z m duże w liczniku. Pozostanie stosunek mas razy energia kinetyczna pocisku. Po podstawieniu danych znajdujemy 10 do 5 dżuli. To energia kinetyczna armaty.